Hejka! Hej! Więc dzisiaj mamy dla was kolejny odcinek serii Q&A. Staramy się, aby taki filmik był co najmniej raz w miesiącu i nadszedł ten czas. Jak zwykle poprosiłyśmy was na grupie, abyście zadawali pytania. No i odpowiemy na kilka pytań kreatywnych, na które jeszcze nigdy nie udzieliłyśmy odpowiedzi. Od czego zaczęła się wasza historia na YouTubie? Nagrywałyśmy w wakacje taki filmik. No także tam opowiedziałyśmy tak bardziej szczegółowo, tutaj dostaniecie w karcie odnośnik do tego filmu. Tam właśnie w tym filmie odpowiedziałyśmy, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak się zaczęła nasza przygoda, tam wejdźcie. Jak planujecie przyszłość? To jest pytanie, które pojawia się praktycznie w każdym filmie. W każdym Q&A, no. A my rzadko je czytamy. Dlatego, że tak naprawdę nie mamy jakichś szczególnych planów. No. Znaczy, to nie jest też tak, że my żyjemy spontanicznie i chwilę i tak dalej, nie zastanawiamy się nad przyszłością. Ale chodzi o to, że mamy plany, ale niekoniecznie chcemy o nich wszystkich mówić. Nie wiem, jak nasze życie się potoczy. No. Jak wyglądałyby wasze wymarzone wakacje? A więc jeśli chodzi o mnie, to moje wymarzone wakacje wyglądałyby tak, że na przykład byłyby bardzo aktywne, nie byłoby na przykład siedzenia w domu, byłoby tylko na przykład, wiecie, siedzenie w domu w ramach odpoczynku, a tak cały czas bym gdzieś, wiecie, gdzieś jeździła, coś zwiedzała. I to by chyba były moje wymarzone wakacje, dlatego że ja na przykład bardzo lubię odwiedzać nowe miejsca, zobaczyć coś nowego, więc myślę, że tak wyglądałyby moje wymarzone wakacje, że wiecie, że się jeden wyjazd się skończy i wyjeżdżam już tak naprawdę na kolejny i w ogóle nie witam w domu. Wiem, to dziwne, ale okej, jakby wasza mama lub wasz tata zachorował na poważną śmiertelną chorobę i jedynym sposobem na przeżycie byłoby usunąć kanał na YouTube, to co byście wybrały? Wiem, że usunąć kanał, ale wypowiedzcie się na ten temat. No tak, oczywiście, żebyśmy wolały usunąć kanał, to no tak, no bo są, tak jak często mówię, są rzeczy ważne i ważniejsze, no ale tak jak mówię, to pytanie jest oczywiste i tak naprawdę jak mamy się wypowiedzieć na ten temat? No co tu się dużo wypowiadać? W życiu każdego człowieka są rzeczy ważne, ważniejsze, mamy priorytety, do których tak naprawdę jest coś bardziej ważnego, no właśnie, bardziej ważnego, a kanał, ważniejszego po prostu. No właśnie, pomimo tego, że kanał na YouTubie jest dla nas bardzo ważne, bo jest to część naszego życia, ale są też rzeczy ważniejsze, także... Czy lubicie oglądać jakieś sporty zimowe, oglądać igrzyska olimpijskie? Nie, Połączyłam jedno pytanie w dwa, dlatego że nie oglądamy ani igrzysk, ani ogólnie nie lubimy sportu. Jaki kraj chciałbyście odwiedzić? Ja nie mam jakiegoś takiego swojego wymarzonego kraju, któregoś tak jakoś bardzo chciałabym pojechać. Nie? Nie. A ja bardzo bym chciała odwiedzić Hiszpanię, dlatego że bardzo mnie ten kraj inspiruje. Lubicie horrory? Ja lubię, ale nie mam ich z kim oglądać, bo każdy się boi. Znaczy ja też się boję, ale ja lubię oglądać, bo to adrenalinę. No właśnie, ja mam coś takiego, że jak na przykład się wkręcę w jakiś tam horror, to potrafię go obejrzeć, aczkolwiek potem w nocy nie śpię i się boję, dlatego że ja jestem taką osobą, która się boi horrorów i bardzo często po prostu w nocy potem nie śpię, mam jakieś schizy. Liceum czy technikum i dlaczego? No w sumie to myślę, że to już... sprawa indywidualna. Tak, bardzo i zależy to też od osoby i może w jakim stopniu też od tego, jakie te szkoły są w waszym miejscu zamieszkania, w waszym otoczeniu. Tak, no właśnie, jaka jest zdawalność matur przede wszystkim. Tak, bo na to też się patrzy. To znaczy, ja wam powiem z własnego przykładu, ja jak na przykład wybierałam szkołę ponadgimnazjalną, to ja... To znaczy, to wtedy się jest jeszcze dzieckiem, bo się mam wtedy 16-15 lat i tak naprawdę wybiera to się w sumie nieświadomie i nie patrzy się za... No myślę, że dużo ludzi na przykład nie patrzy na zdawalność matur, no wiecie. Ale ja myślę właśnie, że takie rzeczy powinno się wybierać tak z głową, przyszłościową, chociaż mam 16 lat, wiadomo, że... No tak za bardzo się o tym nie myśli, no ale... to już zależy właśnie od osoby. Czy byłyście kiedyś gnębione w szkole? Jeśli chodzi o mnie, to nie, nie miałam. Nie miałam czegoś takiego, że byłabym jakoś bardzo gnębiona. Ja miałam w życiu swojej takie nieprzyjemne sytuacje. Gimnazjum to było przez, że tak powiem, uczniów, właśnie z powodu kanału. A w podstawówce to było według mnie w sumie no, dziwna i bardzo ciężka sprawa, o której wam nigdzie nie mówiłam. Mając mniej lat, nie byłam też tego świadoma, ale ludzie z otoczenia to zauważali. Mogę powiedzieć, że w pewien sposób byłam gnębiona przez nauczycielkę. Wiem, że to brzmi strasznie i że mało kto mi w to uwierzy, ale no dużo ludzi patrząc na to z boku potwierdzało mi to i mówiło o tym. Jak chcecie, to Kasia może nagrać wam o tym storytime. Napiszcie. Nie jestem za bardzo z tego filmu przekonana, bo nie lubię takich filmów nagrywać, no ale jak chcecie, to może się przełomię i nagram. Ostatnio wspominałyśmy z Kasią i tak powiem wam, że doszłam do wniosku, że w ogóle tacy nauczyciele nie powinni istnieć. No tak, dla mnie to było straszne, wiadomo, teraz potrafię się tego śmiać jak dalej. Z perspektywy czasu.
Ale wiadomo, że jednak przywołuje to takie trochę przykre wspomnienia i tak troszeczkę niszczy psychikę, dołuje, szczególnie wtedy miałam 8, mając 8 lat, tak naprawdę będąc takim, wiecie, dzieckiem, to naprawdę niszczy trochę psychikę takie zachowania. Ulubiona marka kosmetyków do makijażu. Nie mam jakiejś takiej. Ja chyba też nie. Ja używam bardzo dużo marek kosmetycznych. Marta, czy planujesz założyć swój własny kanał, na przykład o tematyce makijażowej i tak dalej? Ja na razie nie planuję tego kanału, dlatego że stwierdzam, że po prostu nie umiem się malować. Ja robię to tak naprawdę, jestem takim laikiem makijażowym i tak naprawdę uczę się sama z internetu, więc raczej nie myślałam nawet o stworzeniu takim kanału. Film, który najbardziej Was wzruszył i poruszył to? Nie mam takiego filmu, który zrobiłby to i to, znaczy mam. Jeden jest film, który zrobił to i to jednocześnie, ale mam taki film, który mnie tak dobitnie wzruszył, że miałam taki, nie powiem wam tutaj, że niedosyt, tylko miałam taki przygnębienie w sobie przez cały dzień. I to właśnie był film wzruszający, a taki, który mnie bardziej poruszył, to był film, o którym wam już bardzo często opowiadałam, na jakieś tutaj, nawet wam we vlogmasie kiedyś opowiadałam, który nosił tytuł Zanim odejdę i o tym filmie wam bardzo często opowiadałam. I to był taki film, który im potrafi wzruszyć i potrafi poruszyć, więc mogę wam go polecić, szczególnie obejrzyjcie sobie zwiastun, myślę, że może was zachęcić. A taki film, który mnie naprawdę wzruszył, tak naprawdę, był to film Dla Ciebie Wszystko, taki nosił tytuł, dokładnie teraz nie pamiętam. W skrócie mogę wam powiedzieć, o czym był ten film, ale nie chcę wam tu jakoś długo o nim mówić, bo nie chcę wam robić jakichś bardzo spoilerów, możecie też sobie zobaczyć zwiastun tego filmu. Był to po prostu film o... był to film ogólnie o miłości. Wiadomo, o dziewczynie, chłopaku, wow, którzy się w sobie zakochali, gdy byli jeszcze młodzi. I potem jakoś ich los się tak potoczył, nie mogli być razem. Ale nie powiem wam, dlaczego nie mogli być razem, bo to się też wiąże z inną historią, która była też w sumie smutna. I to jest taki właśnie w środku ten, no, takie bardzo dużo takich wzruszających było tam scen. Po prostu dziewczyna wyszła za mąż, potem nagle okazało się, że spotyka tego chłopaka, z którym wcześniej była tak naprawdę. No i wiecie, uczucie się odnowiło i tak dalej. I potem, gdy już miało się zakończyć wszystko fajnie, to się znowu coś wydarzyło. I ogólnie powiem wam, że koniec też jest bardzo wzruszający, więc jak najbardziej wam go polecam zobaczyć. Czy jakbyście mogły, to poszłybyście drugi raz na studiówkę, czy raczej nie, bo się słabo bawiłyście? No więc jeśli chodzi o mnie, to ja swoją studiówkę miałam ponad 2 miesiące temu, to tak daleko jeszcze w czasie nie odbiega. Dużo osób właśnie mówi, że studniówka to jest taka fajna impreza i tak dalej, niezapomniana. No powiem wam, no, że na pewno bardzo ważna chwila w życiu, myślę, że każdego człowieka. Ja na pewno nie będę źle studniówki wspominać, będę ją dobrze wspominać pozytywnie. Według mnie no, nie było fajerwerek, nie było jakoś tak super wow, ale ja też tak jakoś sobie tylko tak nie wyobrażam, bo tak jak na filmach, no tylko tak realistycznie na to patrzyłam, także się w ogóle nie zawiodłam. Impreza jak impreza, podobało mi się, normalna studniówka. No i myślę, że drugi raz bym poszła, bo ja jestem też taką osobą, że jakbym nie poszła na tą studniówkę, to bym potem żałowała. No, także ja bym, myślę, wydaje mi się, że bym poszła, ale bym zmieniła rejsa na jaśniejsze. To taki no. Szczegół. No. A jeśli chodzi o mnie, to ja raczej bym na studniówkę nie poszła, ale w sumie nie wspominam tego jakoś bardzo dobrze, dlatego że ja na przykład na takich eventach. No nie można to nazwać eventem. Ja po prostu na takich balach się czuję nieswojo. Bardzo krępowałam się. Ja nie lubię właśnie tak tego typu imprez, dlatego nie poszłabym drugi raz, ale byłam i nie żałuję tego, że byłam. O, tyle powiem. Czy będziemy nagrywać vlog stery? Wydaje mi się, że nie, bo ja się będę typowo przed maturą i myślę, że będę chciała. Wow! I myślę, że bardziej chciałabym się skupić na nauce, na takich ocenach, powtórkach, a nie na filmach. Marta, czy chciałabyś mieć iPhone'a? Ja powiem wam, że ja ostatnio zastanawiałam się nad zmianą telefonu, zaczął mi się zacinać. Jakbym chciała mieć iPhone'a, to bym go kupiła, tak naprawdę. A ja tak odkładam tą decyzję, dlatego że do końca nie wiem, czy chcę tego iPhone'a. Na jakie studia planujemy iść? O studia też jest bardzo dużo pytań. Mhm. Może kiedyś nagramy wam taki właśnie film, w którym wam po prostu opowiemy o studiach. Co ty myślisz? No ja mam, mam kilka kierunków, a w sumie też nie mam żadnego, do kilku miesiącach, potem się zastanawiam po głębszych zastanowieniach, jednak myślę, że to nie dla mnie, także ostatecznie też nie wiem, na jakie studia chcę iść. Ja ogólnie jestem bardzo niezdecydowana. No. A ja też miałam jeden kierunek, ale z niego zrezygnowałam. Wam mówiłam na live chyba o tym.
Czy nie mówiłam tego na live? Mówiłam o tym na live. Same mogłyście sobie wybrać instruktora jazdy, tak to w jaki sposób wybiera się tą osobę. I ja akurat chodziłam do takiej szkoły jazdy, gdzie był jeden instruktor. Już nie było takiej możliwości. Dokładnie, ja tak samo, ja chodziłam do takiej małej szkółki, gdzie po prostu był tylko jeden instruktor i tak naprawdę to instruktor wybierał sobie, z którym uczniem teraz jeździ. Nagracie film, w którym Kasia Marcie kupuje stylizację bądź na odwrót? Właśnie poza tym, że się tak myślałyśmy o tym filmie i jesteśmy bardzo pozytywnie do niego nastawione. Myślę, że może fajnie wyjdzie. Dla naszej przyszłości się pojawi. Dziękujemy Wam za oglądanie. Zapraszamy Was na wszystkie nasze media społecznościowe. Co? Do zobaczenia w kolejnym. Pa! Pa!